Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz nowy, bardzo prestiżowy cykl pianistyczny. Proszę Państwa, jest to możliwe dzięki wspaniałemu instrumentowi, który pojawił się w naszym studiu, Yamaha koncertowa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni panu Markowi Lamertowi i Yamaha Music Europe oddział w Polsce. No a trzeba zacząć naprawdę czymś wspaniałym. I tym wspaniałym akcentem jest wybitny pianista jazzowy, wspaniały muzyk, znany na całym świecie, pianista, którego podziwiali i Herbie Hancock, i Sarah Vaughan, no i mnóstwo innych znakomitych artystów, a dziś pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry, panie Adamie. Pan Adam Makowicz. Miło być tutaj. Panie Adamie, jak to się stało, że jest pan tak długo w Polsce? Nigdy tak długo w Polsce pan nie przebywał. Teraz wszyscy jesteśmy tak troszeczkę nie w tych miejscach, gdzie powinniśmy być przez koronawirusa, prawda? Więc nie mogłem wyjechać, bo zamknięte granice. Ale ja nie żałuję tego, ponieważ tu wspaniale jest, ja się tu dobrze czuję. No i mam przede wszystkim okazję dzisiaj wieczorem na tym wspaniałym fortepianie po raz pierwszy. Yamaha, nowy instrument. Całkiem nowy, zupełnie. Całkiem nowy, tak, świeży, jeszcze ciepły. Także się cieszę. Dzięki za zaproszenie. Każdej minuty mi szkoda na rozmowę z panem, a o panu wszyscy wiemy. Wiemy, że zawojował pan cały świat, że grał pan w największych, najwspanialszych salach koncertowych, dlatego jestem naprawdę dumny, że dzisiaj pan wystąpi u nas. Co pan zagra? Ja zagram teraz część, znaczy ogólnie powiem, trochę moich własnych kompozycji, ale również znane od lat standardy, piękne melodie Gershwina, Duke Ellingtona, Cola Portera. Bardzo dziękuję. Wobec tego, proszę Państwa, przed Państwem inauguracja naszego cyklu Kwarantanna w Hi-Fi w Radiu dla Ciebie. Inauguruje ten cykl pan Adam Makowicz. No i cóż, pozostawiam Państwa z muzyką Adama Makowicza, a przed nami jeszcze również mnóstwo koncertów, mnóstwo recitali, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. Dziękuję. Dziękuję. Zacznę swój koncert inauguracyjny, tak chyba mogę powiedzieć, moją własną kompozycję, którą dedykuję mojej żonie, jako że koronawirus rozdzielił nas. Żona jest w Toronto, ja w Warszawie. I Joanna, tak po angielsku się nazywa, natomiast ja nazywam Joanie. I begin my concert with my original composition and I dedicate to my wife, Joanna. I called Joanna. Joanna in satin wood.
Zagram teraz dwa utwory kompozycji George'a Gershwina. Fascinating Rhythm i Someone to Watch Over Me. Thank you.
zagram teraz dwa utwory, własną kompozycję. Motto Perpetuo. To jest Perpetuum Mobile. Inaczej przetłumaczone z obcego języka. I Indigo Grapes. Thank you.
Duke Ellington. Do nothing till you hear from me. Thank you.
przepiękna melodia, ballada, którą chciałam teraz zaprezentować. When I Fall in Love. Antonin Dworzak, humoreska. Thank you.
nie wiem, czy już by był czas powoli, bo chciałem na zakończenie. Zazwyczaj gram ten utwór, ale jeśli będzie podczas, z przyjemnością zagram więcej. Chciałem zagrać teraz Just One of Those Things, Colo Portera. Zdaje się, że jeszcze mamy czas. Melodia Richarda Rogersa. Jeszcze nie grałem w dzisiejszym koncercie. Zagram Państwu teraz. Spring is here. Thank you.
jeszcze mamy czas. Ja mam zagrać teraz utwór, który dedykuję wszystkim słuchaczom i nie tylko słuchaczom, ale w tym dziwnym czasie w tej chwili. Get happy, to znaczy bądź szczęśliwy. Zagram jeszcze Państwu dla uspokojenia jedną z moich własnych kompozycji. To jest Swingland.
Dziękujemy bardzo. To nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej inauguracji naszego cyklu Kwarantanna w Hi-Fi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za złote palce Adama Makowicza. No i liczę na to, że wróci jeszcze pan do naszego studia i zagra pan jeszcze recital. Dziękuję bardzo. Dzięki. To był recital inaugurujący nasz nowy cykl Kwarantanna w Hi-Fi. Zapraszam państwa 25 czerwca. Tym razem wystąpi Karol Radziwonowicz. Będzie pewnie Chopin i Paderewski. A teraz dziękujemy.